Hej wszystkim z tej strony PG! Nie spodziewaliście się tego, co nie? Bitches! Trzeci Nuzlocke na moim kanale! Tym razem z Pokémon Platinum! Chcieliście? To macie! Byliście pod moim domem z pochodniami, z widłami i wrzeszczeliście! Kiedy nowy Nuzlocke? Kiedy nowy Nuzlocke? Reksio nawet już wam tyłków nie gryzł, bo mu się znudziło, bo co za dużo to niezdrowo. No i proszę bardzo, dostarczam wam nowego Nuzlocke'a. Mam nadzieję, że... Nie, stój, stój. Co jest, kurde, czemu sterowanie nie działa? Chwila. Oczywiście pewnie coś się zjebało, moment. Bo jakby to, kurde... Chwila, gdzie jest, kurde, control config? Jest. Enter backspace. I czemu to kurde nie działa? Moment. No, już działa. Do jasnej cholery. Nie ma to jak kurde problemy techniczne, nie? Tak więc no, czas na trochę historii. Wiem, będę trochę dużo mówił na samym początku, ale hej. Tak więc no, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Nuzlocke. To jest to wyzwanie. Zaraz tutaj mam... Kurwa, Firefoxa zamknąłem, no ja pierdolę, miałem moją ściągę w postaci moich poprzednich filmików. Ja pierdzielę, no to będę mówił z pamięci. To jest wyzwanie, które, według którego, a niech będzie dam start. Według którego możemy łapać tylko i wyłącznie jednego poka na lokację. Kiedy twoje HP spadnie do zera, znaczy HP Pokemona, to pada. No dobre, nie można już go używać. I o ile dobrze pamiętam, jest jeszcze zasada tego, że jak... chyba, że jak wszystkie Pokemony ci się wyczerpią, to mamy game over, że tak powiem, no nie? Kurwa, gdzie jest mój kanał gameplayowy? No ja pierdolę, chwila. No dobra, ściągę mam i mniej więcej to, co powiedziałem, jest prawdą, tylko zapomniałem o tym, że trzeba nazywać swoje Pokemony za każdym razem, jak się je łapie, więc hej! I tak, ja do swoich Nuzlocke'ów dodaję jeszcze dodatkowe zasady, bo można to robić. Tak więc, no, nie można łapać dwóch tych samych Pokemonów, to znaczy, że na przykład jak w jednej lokacji złapię Caterpiego, a w drugiej to moim pierwszym Pokemonem też będzie Caterpie, albo jego ewolucję, to jeżeli mam już go złapanego, to mogę po prostu go zignorować i poszukać czegoś innego. Tak, Blackout i Whiteout nie są traktowane jako game over, ponieważ nie wiem, czy byście chcieli, żeby taki Nuzlocke na 10 odcinku na przykład się skończył. Może was interesuje ten, to co się w grze dzieje i tak dalej, tak więc no. U mnie, jeżeli wszystkie poki w rezerwie się wymarnują, to dopiero wtedy będzie game over. Chyba w poprzednim Nuzlocke'u byłem bardzo blisko tego. Znaczy nie, w poprzednim, nie, w żadnym Nuzlocke'u nie byłem blisko tego. Tak czy siak no. Można łapać lśniące poki, jeżeli się spotka, nieważne kiedy, nieważne gdzie, to jest, bo ponieważ lśniące mają takie jakby, no, lśniące poki są bardzo rzadkie i powiedzmy sobie, że znalezienie takiego to już przywilej jest, że ja pierdzielę. No i Nuzlocke zaczyna się od dostania pierwszych 5 pokeboli, to oznacza, że mogę się wydurniać, dopóki 5 pierwszych pokeboli nie dostanę. I tak, jeszcze parę rzeczy. Randomizer, no nie? To jest taki program, dzięki którym można zmieniać co po niektóre rzeczy, jak na przykład występujące poki w trawie, poki trenerów, ich typy, ich ciosy i tak dalej, no nie? Ale ja się ten ograniczyłem do poków trawie, trenerów i tak dalej. Wiem też, że można ustawiać to, że Pokemony trenerów będą silniejsze niż zwykle. Ja ustawiłem je na 25% silniejsze, czyli jeżeli ktoś będzie miał 10 level normalnie, to w tej grze będzie miał 12 albo 13, nie wiem jak tam, czy gra uwzględnia przecinek 5 jako plus 1, czy nie dodaje tego plus 1. Tak więc no, jeszcze jak widzicie, gra jest po angielsku, ponieważ chciałem zrobić
zrandomizowanego ROMa po polsku, ale oczywiście program mi nie działał z patchem, więc musimy grać po angielsku. Więc niestety będę musiał na mój chłopski rozum wszystko tłumaczyć, tak więc no. Chyba już możemy iść, bo kurde się nagadałem, dobra. Hello there, it's so very nice to meet you, bitch. Witaj w świecie poków. Mam wąsy, jestem stary. Jestem Rowan. Mimo te, ale jednak wszyscy mówią na mnie, że jestem profesorem poków i przy okazji mam tutaj pić. O! Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Monstera. Zanim pójdziemy dalej, czy to jest twoja pierwsza przygoda? Nie kurde! Trzecia! Jeżeli chodzi o nuzlogi, jeżeli potrzebujesz mojej rady, na pewno jestem w stanie ci ją dać. Żadnego info! Ten świat jest zamieszkały przez kreatury znane jako Poki. Oto jest Pokeball. Dotknij jego przycisku na środku, jeżeli byś mógł. Nie, nie ten przycisk, debilu, przycisk na Pokebolu, dobra. Jak on się nazywa? Buneary chyba, czy coś? Tak więc no, przy okazji jeszcze powiem, że to mój czwarty raz, kiedy przechodzę Poki z Sinnoh. Z tego regionu, no nie, bo ukończyłem je trzy razy, raz Diamond, raz Pearl i raz Platinum, więc mniej więcej wiem o co chodzi, ale nie znam tych gier na pamięć niestety. My ludzie żyjemy razem z nimi jako przyjaciele i czasami tam się z nimi napierdzielamy, no i tam walczymy. Wiecie, standardowy kurde intro, a ja ten prowadzę badania nad nimi. No więc, czemu nic nie czemu nie powiesz mi więcej o sobie? Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Jak ja ostatnio sprawdzałem w kiblu i wydaje mi się, że jestem chłopakiem. O, więc jesteś chłopcem. Mam kurde beret! Jestem Francuzem, zaraz cię bagietką walnę. Oczywiście. Nazwę cię się standardowo. W ten sposób. Tak, jestem Maciek. Wiem, że to trudne imię dla obcokrajowca do wypowiedzenia, ale dasz radę. Szczególnie jeżeli mówisz napisami. Co to za fajne imię? Dziękuję, mi się kurwa ono nie podoba. A ten chłopak tutaj, myślę, że jest twoim przyjacielem. Jak może mieć na imię? New name. Chyba wiadomo jak go nazwę, nie? To... Toksik. Toksik, czy to tak się nazywa twój przyjaciel? Pewnie, kurde, żaden Pearl, żaden Barry, kurde, Toksik. By the way, Barry to jeden z moich najulubieńszych rywali w tych grach. Dobra, Maciek, czas przyszedł. Twoja własna opowieść z pokami będzie tutaj się opowiadać. Wiadomo, no. Teraz idź. Pomniejszyli mnie, teraz wyglądam głupio, jak chibi. Dobra, Pokemony naprawdę są po naszej stronie, zawsze. Mam nadzieję, że zrozumiecie znaczenie tych słów. To był komentarz zostawiony przez profesora Rowana, który powrócił do Sinnoh z regionu... Znowu kurde Kanto! Do jasnej cholery, jak oni w X i Y i w Sun i Moon tylko kurde jeżdżą na tym siusiaku kantowym, nic więcej. Czemu na przykład z Hoenn nie wróci? Albo z Johto. Johto jest zarąbiste. Mój ulubiony region, moje ulubione gry. Kończy nasz specjalny program Zapytajmy Prof. Rowana. Zabroadcastowany wam przez Jubilife TV w Nationwide Net. Widzimy się za tydzień o tym samym miejscu, na tym samym kanale. O, shit. Tu jesteś! Hej Maciek, czy widziałeś te TV? Na pewno widziałeś, masz zapalone TV. Prof. Rowan jest naprawdę ważnym kolesiem, który uczy poków, czyż nie? Znaczy, że musi mieć dużo i dużo, dużo poków. Więc jeżeli go się zapytamy, na pewno da nam jakiegoś.
kurde, na razie dobrze mi idzie to tłumaczenie. O hej, czy to nowy komputer? Nie dotykaj go! Kiedy ostatnio usprawnialiśmy mój stary komputer, to się sfajczył na Resident Evil 4. Uch, gdzie ja byłem? W moim domu. O tak, tak. Idziemy zobaczyć się z Profruanem, by dostać jakiegoś Pokemona. Będę czekał na ciebie na zewnątrz. O, Maciek, jeżeli się spóźnisz, będziesz mi musiał zapłacić 10 milionów. Spadaj, dobrze wiesz, że jestem biednym studentem. Ledwo mi, kurde, na chleb starcza. A no tak, przecież chyba w tej części nawet nie potrzebujemy kompa, bo mamy... nasz plecak to jest czarna dziura, która pomieści wszystko. I rowery, i budynki, i Reksie. Mama kupiła mi ten telewizor jako prezent. O, to kurde, to twoja, moja mama jest naprawdę bogata. To jest Wii, jest kontrolowane przez Wii Remote. Jak ta gra dobrze mnie zna? Akurat spojrzałem obok na moją konsolę. Tylko, że Wiimote jest w mojej szufladzie. Kurde, wkurza mnie to, że w tej konsoli Wiimoty nie mają wbudowanej baterii czy coś innego, tylko trzeba za każdym razem paluszki wymieniać. Medzi! Toksik już wyszedł. Nie wiem o co chodziło, ale się śpieszył. Czekaj, czekaj. Kto się śpieszy, temu diabeł się cieszy. Ulubiony deser mamy w lodówce, czy tam w zamrażarce. Kuchenka mamy jest bardzo czysta, możesz widzieć twoją twarz w odbiciu. Czy tam na podłodze? Na podłodze? Serio? Podłoga jest drewniana, nie od... Chociaż... Och tak, Maciek, nie idź do dużej trawy, dzikie Pokemony mogą cię zaatakować i zabić! Byłoby w porządku, gdybyś miał swojego, ale nie masz, więc... Weź ten AK-47 na wszelki wypadek. Co? Nie mamy AK-47? No trudno. Technologia po prostu mnie rozpierdala. Znaczy, czy wiesz, że możesz teraz grać z ludźmi na całym świecie? Bezprzewodowo! W sumie to też trzeba przyznać, że czwarta generacja właśnie zapoczątkowała grę online. Nie, niestety przy niej nie było, ponieważ ja nie miałem DS-a wtedy, ani nic. Kurwa! Hej, Maciek, gdzie ty kurwa idziesz? Czy cię popierdoliło? Tam są dzikie poki i Toksik cię szukał. Myślę, że teraz jest w domu. O, dziękuję. To chyba jest jego dom. Przydałby się... O! Tchód! Au, moje jaja! Patrz, gdzie kopiesz. O co to było? O, hej, Maciek. Idę zobaczyć się z Profruanem, więc ty też powinieneś pójść i szybko. Och, jest, zapomniałem o czymś. Dobra, to w takim razie ty będziesz mi płacił 10 milionów. Czego, kurde, jeszcze ode mnie chcesz? Sprawdziłem już, wypierdzielaj. Czemu jego nie mogę kopnąć w jaja? Och, hej, Maciek. Czy szukasz Toksika? Przyszedł na chwilę, na sekundę, ale wtedy wbiegł... Nie, wyszedł na sekundę, a potem wbiegł do domu. Po prostu nie może siedzieć w miejscu. Jestem ciekawa, o co mu chodzi. Ja też nie, jakieś ADHD zawsze ktoś może mieć, nie? Lepiej wezmę moją torbę i mój żurnal. Dzienniczek, o kurde! O, hej, Maciek. Będę czekał na drodze, to będziesz mi płacił 10 milionów, jak się spóźnisz. Nawet, kurde, tyle mój portfel nie pomieści. Toksik też mały. Raczej miał, bo musiał niestety sprzedać, bo mu się tam coś rozpierdzieliło. A ja, kurde, nawet mu zmodowałem to Wii. Jestem bardzo zawiedziony. No nie no. Nie jestem tak naprawdę. Już dasz mi spokój? No. Ja mam beret, jestem dorosły. Tuż low! Alright, chodźmy do laboratorium Dextera. Co? Nie wchodzić do dużej trawy, tak?
Nie to, to nie tak, że jakiś Spock może wyjść z tej trawy i nas zapierniczyć. Nie martw się, żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu to, że nie mamy Poka. Zaufaj mi, mam pomysł. Teraz słuchaj. Wiesz, jak dzikie Pokémony wyskakują z trawy. Więc jeżeli to zobaczysz, po prostu uciekasz, zanim ktoś może się pokazać. Jeżeli będziemy biec, będziemy mogli przyjść do Sandgem Town bez żadnych problemów. Okej, okay, idź ze mną. Okej, okay, here goes, on your marks. Hold it! Phoenix Wright powiedział. Kurde, ale Phoenix Wright się zapuścił. Wy nie macie żadnego Pokemona, czyż nie? To znaczy, że nie... że... Więc czemu macie zamiar wchodzić do dużej trawy? Tak dla jaj? Bo lubię biegać wśród trawy po porannej rosie? Bez spodni? Hej Maciek, ten stary koleś. Co jest profrowan, czyż nie? Co on tutaj robi? Próbowali pójść do tej dużej trawy, ponieważ chcieli Pokemona. Co za pierdolone małe debile! W moich czasach profesorzy zatrzymywali mnie przed wyjściem do miasta, więc... Z miasta, więc ja nie robię mojej pracy! Co zrobić? Ich świat na pewno by się zmienił, gdyby spotkali jakiegoś Pokemona. Czy dobrze będzie... wsadzić ich na taką drogę? Naprawdę kochacie Pokemony, czyż nie? Nie, chcę je wszystkie zabić. O, czekaj! Nie masz... To nie ma nic, żadnego sensu, Erhem. Nie wiem, o co chodzi, ale zapytam was jeszcze raz. Nie. Jestem buntownikiem. Chcę je wszystkie zabić. No prawie wszystkie, poza moimi faworytami oczywiście. No dobra, bo... Po co mi, kurde, zadajesz to pytanie, jak nawet nie mam wyboru? Ej, Reksiu, uspokój się. Ja też kocham Pokemony. W sumie Toksik też je lubi, ale jest Gen 1-erem. Więc zapytam was jeszcze raz. Wy naprawdę lubicie Pokemony, czyż nie? Co? Możesz pytać nas 100 razy. Nasza odpowiedź się nie zmieni. Tylko, że wiesz, nie kochamy ich w ekstremalny sposób. Oboje... Odpowiemy 100 razy, że je kochamy. Nie! Ten żart jest już stary. Co? A. Ach, niech będzie. Para nieznośnych dzieciaków, które głupio próbują wejść do dużej trawy jak debile, bez żadnego Pokemona swojego? Nie, ja kurde mam tak naprawdę Pokemona, to jest Nisingno. Chcesz stary dziadu zobaczyć? Pokażę ci. To martwi mnie, że... martwi mnie, co tacy ludzie zrobią bez Poków. Uch, well i uch. Well then, zapomnij o mnie i daj Poka mojemu przyjacielowi Tamo. Znaczy, to ja próbowałem wejść do dużej trawy. Jak jesteś dorosły. W sumie Toksik jest młodszy ode mnie. Dobra, więc dam wam dwóm Pokemony. Przepraszam, że musieliście... doświadczyć tego ćwiczenia. Jednak! Musicie mi obiecać, że już nigdy w życiu nie będziecie się w niebezpieczeństwo pchać do paszczy niebezpieczeństwa. Zobaczysz przez całą grę, jak dotrzymamy tą obietnicę. No a teraz. Gdzie? Profesor Rowan! Wyszedłeś... Zostawiłeś pan... Twoją walizkę na tym, przy jeziorze. O, czy coś jest nie tak? A, tutaj jest. Down, dobra robota. Co? Ja właśnie chciałem dać tym dwóm ich własnego Pokemona. Pardon! Pokemony są bardzo ciężkie do wymienienia. Czy na pewno jesteś pewien? Istniejemy razem z Pokemonami. Przychodzi pewien czas w życiu małych ludzi, żeby spotkali też i swoje Poki. To jest świetne.
świat, który powinien zostać eksplorowany razem z nimi. Dla nich dzisiaj jest ten czas. Ten czas i to miejsce. No dalej, otwórz tę zasraną walizkę, zanim zmienię zdanie. Naprawdę? Nie mogę w to uwierzyć, jestem taki szczęśliwy, że nie mogę zachować prostej twarzy. Sorry, odbija mi się po energetyku. Maciek, możesz wybrać pierwszy. Ja później nie wybiorę oczywiście poka, który będzie silniejszy od twojego, czy tam... Zależy, bo to randomizer. Hej, jestem praktycznie dorosły, więc... muszę pokazać tutaj trochę klasy. No kurde, ja chcę dojść od dołu. Zamknij się, toksik. No dobra, oto... randomizowany ten, oto... Jakby to powiedzieć, uroki randomizowania. Nigdy nie wiadomo, jakiego będziesz miał startera. Bo zobacz, to są pokejaja. Jest w każdym z nich jeden Pokémon. Teraz wybierz. A? A to dziwne. Weezing! Czemu Turtwig mi się pokazuje? Motim? Czemu Chimchar mi się pokazuje? O, Arcanine! Myślę, że chyba mam mojego faworyta, tylko zaraz. On wybierze Weezinga w takim razie. Dobra, bierę! W takim razie wybieram ciebie, wybieram tego. Dobra, wybraliście dobrego poka. No w sumie Weezing wcale aż taki zły nie jest. Może wybuchnąć mi przy mordzie, ale... te Pokémony, które dostaliście, nie są zbytnio zaznajomione z tym światem. W takim razie muszą was bardzo lubić. Jako, że obaj jesteście nowicjuszami w tym świecie, mam nadzieję, że razem dacie z siebie wszystko. Jeżeli macie jakieś kłopoty, przyjdźcie zobaczyć mnie w laboratorium w Sanctum Town. I teraz będę już na mojej drodze. Ty nie masz poka i pobrnąłeś przez tę trawę! Bo masz spodnie, zaraz rosa cię poplami. Profesorze, poczekaj na mnie, proszę. Przepraszam, pozwólcie mi... Nikt cię nie powstrzymuje! Ty też popierdoliłaś. Jak ci się to podoba? Profesor Rowan jest naprawdę miły. W telewizji wyglądał na takiego surowego i strasznego. Nie słyszałeś, jak na nas mówił, że jesteśmy debilami? He, Maciek, mamy teraz Pokémony. Wiesz, jaka nam została rzecz do roboty, tak? Czy jesteś na to gotów? Nie. A co z tym zachowaniem? Nie bądź taki! No dobra! Zawsze chciałem to powiedzieć. Ten czas w końcu nadszedł. Maciek, wyzywam cię na walkę. Let's do this! Nie padnę! Ty padniesz! Twój nuzlok się skończy! Artisan Toksik! Widzicie, 6 level! O! Intimidate masz! Super! Chwila, zobaczmy jego staty najpierw. Nie mogę? Niech będzie. Masz, ugryź go! Chyba wiem, jak cię nazwę. Już po mnie. Jak kurde moja celność spada! To jest źle. No jeszcze nie jest źle, ale jak użyję tego z 2-3 razy, to już będzie... O! Uuu! Suck it, bitch! Nie ma mowy. Mogę dać radę, czy tam coś. Nie doczytałem, bo napis szybko zniknął. Jej! Kto jest najlepszym mistrzem Pokémon? Uuuu! Ale kurde, ext poszedł w górę. Jeszcze? Może jeszcze jeden level? O, prawie. Co ty mówisz? No kurde, daj mi przeczytać to. Wchów, let's go home. Jestem zmęczony po tej walce i mój Pokémon też potrzebuje odpoczynku. Wiesz, co ty potrzebujesz? Iść do grobu, bo twój nuzlok się skończył. Na tym właśnie polega nuzlok. To jest wyzwanie dla prawdziwych mężczyzn. No i dla kobiet z jajami. Albo jajnikami. Co się stało, moi kochanie? O, co się z tobą stało? Ty i Toksik jesteście szczęśliwi... szczęściarzami, że spotkaliście profesora Rowa.
wyobraźcie, co by się stało, jakby tak się nie stało. Nie chciałabym pomyśleć, co by się stało, gdyby dziki Pokémon na was wyskoczył. No, krew by była. Maciek, idź zobacz profesora Rowana i podziękuj mu za tego Pokémona. Jest w laboratorium w Sandgem Town, czyż nie? Teraz skoro masz swojego własnego Pokémona, duża trawa nie jest taka straszna. O, wiem, Maciek, załóż te, czyżby buty do biegania? Jej! Nareszcie. Pójście do Sandgem Town jest jak sama w sobie, jak przygoda, czyż nie? Tak, ponieważ kurde, wszystko jest tutaj odizolowane przez krzaczory, nie tak jak w realnym świecie, gdzie są drogi i chodniki. Używając te running shoes możesz pójść do bardzo dalekich miejsc o wiele szybciej. Okej, pozwól, że przeczytam instrukcję. Wiem, B trzeba trzymać. B jak baran. I przy okazji, kiedy będę mógł w końcu mojego poka nazwać, bo to na tym właśnie Nuzlocke polega. Polega, no. Ale dobra, zobaczmy. Jaki fajny! Chcę go pogłaskać. Ostrożna natura, a niestety nie widać, jakie staty się zmniejszają, jakie się zwiększają, ale cieszę się, że ma Intimidate. To mi się przyda. Ta. Ma też dobry całkiem atak, jak na... Dobre ataki, jak na szósty level. Rornem chyba się nie przyda, Odorslut oczywiście też. No, ma dużo fizycznego ataku, a to są fizyczne ataki, ponieważ w tej części poków nareszcie ataki nie biorą pod uwagę tylko i wyłącznie statystyki. Też biorą pod uwagę to, czy kategorie, no nie, są podzielone na kategorie w końcu. Na przykład ogniste ataki były tylko i wyłącznie zależne od specjalnego ataku, no nie? Teraz są też od fizycznego. Too slow, Maciek, mam dość już czekania. Chodźmy zobaczyć profesora Rowana, więc żebym mógł mu podziękować, więc mam zajebisty pomysł. Słuchaj, okej? Znasz te jezioro, gdzie zawsze się bawimy? Te bajoro wielkie, nie? Wiesz, że tam jakiś żyje legendarny Pokémon? Zgadłeś? Złapmy tego Pokémona bez żadnych pokieboli. To na pewno uszczęśliwi profesora Rowa. Jestem tego pewien. Ja i ty razem, nie mamy się czego bać. Tyle, że on będzie miał chyba jakiś 50 level, wiesz o tym? No dobra, idziemy na to jezioro. Przygotuj się, ponieważ łapiemy tego legendarnego poka. Ufaj mi, zaufaj mi, jest tutaj. Nawet tak pisze na znaku. O, nie zauważyłem znaka. Co się tu kurwa odpierdala? Masz niebieskie włosy. Płynność czasu i rozprzestrzeniający się kosmos. Czyżbyś był Clockwork? Wszystko będzie moje pewnego dnia. Ja się nazywam Cyrus, pamiętajcie to. Listki. Do tego momentu śpijcie, kiedy możecie. Legendarne poki tego Bajora. Pozwól mi przejść. Krok w bok. O co tym... O co mu chodziło? Dziwny kurde idiota. Okej, Maciek, złapmy tego legendarnego Pokémona. Słyszałeś to, Maciek? To był okrzyk legendarnego Pokémona, to musi być. To jest nasza szansa, złapmy go. Co? Nie mam nic na sobie! O mój Boże, ty zboczeńcu, zakryj się jakimś listkiem! Wiesz, poke jaja. Nie mamy ich, więc nie możemy złapać Pokémona i wziąć go ze sobą. Zawsze można, kurde, jakąś sieć wykombinować. Czy myślisz, że profesor Rowan da nam jakiś, jeżeli go o to poprosimy? No wiesz, pamiętasz to, co powiedział, czyż nie? Oczywiście, że nie pamiętam, mam dziurę w pamięci. Powiedział, żeby złożyć mu wizytę w laboratorium, jeżeli będziemy czegoś potrzebować. Okej, Maciek, ścigamy się. Pierwszy w laboratorium Dextera w Sandgem Town rządzi. A biegnij se.
pomysł. Nie ma nic? Okej. W Diamond i Pearl w tym momencie dostajemy nasze pierwsze poki. Ponieważ ten, tak jak wtedy Dawn powiedziała, że Rowan zostawił walizkę, no nie? To tutaj właśnie przychodzimy, jest walizka, zabieramy poki jak złodzieje i atakuje nas Starly. I musimy go załatwić. Czy tam nie dwóch nas atakuje, ja jednego, on drugiego załatwia. Like variety ahead. According to legend, this lake is home of the Pokémon said to be the being of Emotion. Nieważne, nie obchodzi mnie to. Tak więc no, od razu mówię, jak dostajemy Pokebole, to wracamy do Route 201 i do tego Bajora i łapiemy naszych pierwszych z żołnierzy. O fuck!